Siema ludzie, Ozdóbka z tej strony. Słuchajcie, ten filmik dzisiaj, światełko trochę, ten filmik dzisiaj będzie ważny. Ważny dla osób, które oglądają i ważny też dla mnie. Dlaczego? Bo niektórzy tam widzę, próbują takiego hejtu w kierunku mnie i mówią na przykład: co ty w życiu osiągnąłeś, żeby doradzać innym? Ja nie doradzam. Ja sobie gadam w samochodzie. I osoba, która chce, weźmie to do siebie, a osoba, która lubi hejtować, po prostu zhejtuje. No i tyle, no. I koniec filmiku. Nie. A teraz poważnie. Ja pochodzę z... I teraz ciężko mi powiedzieć skąd, bo się urodziłem w Bydgoszczy, ale dużo czasu spędziłem w mieście rodzinnym mojej mamy, w Drawsku Pomorskim, czyli w małej miejscowości. No a później, jak już byłem troszeczkę starszy, stwierdziłem, że hyc i uciekam do Szczecina i zacząłem już sam na siebie zarabiać, sam funkcjonować. I jak ktoś mnie pyta skąd jestem, to mówię, że z zachodniopomorskiego, a później mówię, że skorupka nasiąkła szczecińskim klimatem. A szczeciński klimat, jak ktoś wie, w latach, w których tam dojrzewałem, nie był łatwy. Czyli Szczecin był bardzo zasadowy, na zasadzie wszystko opierało się na zasadach, czyli jak oszukałeś, to wpierdol, ekipy się trzymały i takie inne rzeczy. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że jak postanowiłem założyć grupę Bad Boys, tancerzy, to słyszałem: gdzie ty? Przecież to trzeba być wielkim, dopakowanym, oliwkowanym, kurwa, mieć pałę po same kolana, kurwa i w ogóle. Ja tak patrzę na tych ludzi, o kurwa, znawcy, znawcy życia, znawcy kurwa tańca, nie? W życiu tego nie robili, ale stereotyp się trzymał, więc tak miało być niby. A tu dupa. Ja, jako Dawid Ozdoba, stworzyłem najlepszą grupę polskich czy bandejsów Bad Boys, mając zajebistą kratkę na brzuchu, fajną sylwetkę, zajebiście tańczyłem. I udowodniłem, że wcale ten stereotyp, który oni próbowali mi wcisnąć, nie jest prawdziwy, a wręcz gówno warty. Więc, jeżeli bym wtedy ich posłuchał, to może bym zrezygnował. Ale ja stwierdziłem, dlaczego? Kim wy kurwa jesteście? Znawcy jacyś? Kurwa bogowie? Bogowie na ziemi? I po prostu to olałem. Zrobiłem swoje i mam najlepszą grupę Chip and Dace'ów. Co chcę wam przez to powiedzieć, że jak macie jakiś plan i coś działacie, coś chcecie zrobić, to ci doradcy w koło są chuja warci. Co innego doradca, który ci mówi: dobra, robisz taki plan, pomogę ci, doradzę ci jak pójść, w jakim kierunku, jakie stroje, takie rzeczy. To jest doradca prawdziwy, a nie jakiś przygłup, który cię kurwa próbuje wywalić z tego, co zaplanowałeś. Kolejną sprawą, jakiś czas temu stwierdziłem, że będę robił muzykę. Poszedłem do jednego producenta, okazał się kurwa zjebem, bo cały czas jechał na Xanaxie i mi próbował wmówić, że nigdy mi się nic nie uda. Później poszedłem do drugiego, który po prostu tylko patrzył na kasę. Później gdzieś tam na trzeciego trafiłem, który po prostu okazał się kawał chuja. No i w końcu trafiłem, krok po kroku trafiłem do zajebistego człowieka. Darku, zdradzę cię. Powiem tylko, że ma na imię Darek i jest kurwa mega kozakiem, jeżeli chodzi o muzykę. Trafiłem też do Krzyśka, który jest kurwa też mega kozakiem, jeżeli chodzi o muzykę. Tekstów dzisiaj nie muszę przyjmować, bo teksty robię zajebiste i na przykład niedawno ktoś mi powiedział: ale twoje utwory mają mało wyświetleń na internecie. Kurwa, człowieku. Ja już zrobiłem płytę, teraz w tym tygodniu wydaję kolejną i zaczynam koncerty niedługo robić, więc myślę, że za jakieś 3-4 lata powiem: kurwa, pamiętacie jak zaczynałem, takie zjeby mi mówili, że nie dam rady. Dasz radę,
ty też dasz radę. Jeżeli sobie wmówisz, że to jest twój cel, że tego pragniesz, że nie ma chuja, żeby ci stanąć na drodze, to osiągniesz. Słuchaj, ja jako dziecko miałem połamaną rękę, nie pokażę, mam bliznę, po prostu nie mam tu mięśnia. I też mi mówili, chłopie, twoja ręka już nie będzie sprawna, nic nie osiągniesz, kurwa, nie dasz rady, będziesz kaleką do końca życia. Lekarze mi wmawiali, że to już chuj po ptakach. A ja powiedziałem, wypierdalać, kurwa. Wypierdalać, jako dziecko się, kurwa, postawiłem. Powiedziałem, nie, ja nie będę kaleką. Zapisałem się wtedy na siłownię, zacząłem trenować. Później się zapisałem na sztuki walki i chuj, ręka jest sprawna. Lekarze powiedzieli, że to cud. Ja mówię, chuj, nie cud, kurwa. I po prostu wszystko jest w naszej głowie. Jak sobie zainstalujemy, że nam się uda, że osiągniemy coś, to osiągniemy. I nie patrzeć na zjebów w koło, którzy, może jakbym ich posłuchał wtedy, to chuj bym gdzieś pracował, nie wiem, na kasie, może w McDonaldzie. Czyli no ja nigdy bym nie pracował na kasie w McDonaldzie, bo przecież mam skończone studia, mam dwóch inżynierów zrobionych, mogłem pójść w tym kierunku. Siedzę sobie gdzieś za biurkiem, z grubym brzuchem, mieć rodzinkę w domu, która by biegała, tam jakaś żona, kurde. Nie, ja wybrałem coś innego. Ja stwierdziłem, że chcę mieć cudowną żonę, idealną partnerkę, na którą nadal czekam. Cudowne życie, że chcę być na scenę, chcę zwiedzać świat. Gdzie kiedyś bym sobie wymarzył jako dziecko w Drawsku-Pomorskim, gdzie naprawdę nie przelewało się, że będę pływał na kajcie na Zanzibarze, że będę w Brazylii sobie na kajcie pływał, że będę zwiedzał świat, że będę na scenach w tysiącach klubów, nawet nie w Polsce, tylko w Europie, bo nie mogę być na całym świecie, bo jeszcze w Stanach nie byłem. Zobaczcie, jakbym słuchał tych wszystkich, można powiedzieć, życiowych darmozjadów, to chuj bym osiągnął, a ja po prostu nie. Ja mówię, na razie, mówię, wypierdalać, ziomę. Iść w pizdu, nie zawracać mi, kurwa, dupy. Chcecie, możecie patrzeć, jak idę do przodu, jak znikam we mgle, której wy zostajecie. Bo ja idę do przodu, gdzie jest piękne słońce, gdzie jest cudowne życie. I tak samo wam radzę. Nie patrzcie, nie słuchajcie. A jeżeli takie osoby są wkoło was, to ich pogoncie z życia. Po chuj oni wam. Po chuj mają wam dupę zawracać. Po co mają was dołować? Po co mają ciągnąć za nogi? Kurwa. Nie, tacy ludzie to po prostu to są takie wampiry energetyczne. Wysysają ci energię, wszystko, wszystko, wszystko. Pogoniłem takich ludzi. I przybywam z osobami, które chcą, które wierzą, które mają pozytywnie najebane w głowie i dążymy do swoich celów. Widzą oni tak samo. Nie są internetowymi pozerami, a najbardziej mi rozpierdalają tacy ludzie, to jest aż przykre, którzy jadą na przykład na wakacje i zastanawiają się, jakie wrzucą zdjęcia na Insta, a nie co zwiedzą, w jakich będą cudownych miejscach, tylko żeby przypierdolić dobre zdjęcia. No nie, jak im to przyjemność sprawia, to okej, luz, ale dla mnie to jest takie, kurwa, smutne. Smutne. I później ci powiedzą jeszcze te osoby, o kurwa, to ty masz za życiem, ja mam fajniejsze. No, fajniejsze życie internetowe, szacun. Pozdrawiam i miłym akcentem wam powiem, możecie wszystko. A jak ktoś wam powie, że nie, to powiecie, możemy wszystko i chuj. Pozdro, jo.